Witam Państwa serdecznie na ósmym wykładzie z mechaniki płynów. Ostatni wykład zakończyliśmy pokazaniem zasady zachowania energii, pełnej postaci, ogólnej postaci zasady zachowania energii. Dzisiaj zajmiemy się szczególnym przypadkiem zasady zachowania energii, jakim jest równanie Bernoulliego. Oczywiście równanie Bernoulliego będzie miało ograniczone zastosowanie, nie jest takie ogólne jak to, które było omawiane na poprzednim wykładzie, ale jest bardzo przydatne przy rozwiązywaniu problemów przepływów w kanałach, rurociągach i tym podobnych. Równanie Bernoulliego historycznie zostało uzyskane z równania Eulera, czyli zasady zachowania pędu dla płynu nielepkiego. Dla elementu płynu możemy zapisać zasadę zachowania pędu w ten sposób. Po prawej stronie mamy występujące w płynie siły działające na element płynu, siłę powierzchniową i siłę masową. Jeśli siły pomnożymy przez przesunięcie, uzyskamy pracę wykonaną przez te siły. Więc mnożymy nasze równanie obustronnie przez ds, czyli element toru. Co otrzymamy? Przede wszystkim musimy pamiętać, że ds, czyli element toru, to jest po prostu droga przebyta w krótkim czasie dt, stąd możemy to zamienić na prędkość razy czas, ponieważ rozważamy przepływ ustalony. Równanie Bernoulliego dotyczy przepływu ustalonego. Siły masowe zakładamy, że są siłami potencjalnymi, czyli można przedstawić je jako gradient potencjału. Tutaj mamy właśnie napisany gradient potencjału U, gdzie U jest potencjałem. W inżynierskiej praktyce praktycznie spotykamy się z jednym rodzajem sił masowych, jakim jest siła grawitacji. I siła grawitacji jest polem potencjalnym i istnieje coś takiego jak potencjał grawitacyjny i właśnie gradient tego potencjału stanowi przyspieszenie grawitacyjne. Stąd to jest założenie, które jak najbardziej odpowiada rzeczywistości. Co otrzymamy po lewej stronie? Z rozpisania tego iluczynu, a dokładnie z rozpisania elementu toru, otrzymamy taki iluczyn. Czas się skróci, dostaniemy iluczyn różniczki, czyli ciśnienia i prędkości, który możemy zwinąć do różniczki V kwadrat przez 2. Z prawej strony dla sił powierzchniowych rozpisujemy gradient ciśnienia, który występuje w tej części i element toru, który też wiemy, że składa się z trzech składowych dx, dy, dz. Mamy iloczyn skalarny dwóch wektorów, czyli pierwsza składowa razy pierwsza składowa plus druga razy druga plus trzecia razy trzecia daje nam ten iloczyn. Tutaj w nawiasie mamy to rozpisane i z definicji, z matematyki, taki twór, który tutaj jest, można zauważyć, że jest po prostu różniczką zupełną ciśnienia. Oczywiście w różniczce zupełnej jeszcze powinien wystąpić jeden człon pochodna ciśnienia po czasie, ale rozważamy przepływ ustalony, czyli tamta pochodna jest równa 0, stąd możemy to ten nawias zwinąć do różniczki ciśnienia. Z kolei siły masowe, jak przemnożymy przez element toru, podstawimy za siły masowe gradient potencjału, bo zakładamy, że nasze siły masowe są potencjalne. Dokładnie tak samo jak dla tego wyrazu, rozpiszemy gradient razy przesunięcie i uzyskamy różniczkę zupełną naszego potencjału, czyli dU. Podstawiając to wszystko do
równania z początku slajdu otrzymujemy ogólne równanie Bernoulliego. Znaczy ogólne w tym sensie, że to jest równanie, które obowiązuje dla płynów nielekkich. No i jest niestety w postaci różniczkowej, czyli jeszcze mało użytecznej. Ale w przypadku pytania na egzaminie o równanie Bernoulliego dla płynów trzeba podać to równanie, bo to jest równanie, znaczy to jest jedyna forma równania Bernoulliego dla płynów. Za chwilę sobie pokażemy, jak wygląda równanie Bernoulliego osobno dla cieczy i dla gazu. Dla cieczy, ponieważ gęstość jest stała, możemy wyjść z gęstością pod różniczkę i będziemy mieli sumę trzech różniczek. Ponieważ różniczkowanie jest addytywne, możemy napisać jako różniczkę trzech członów V kwadrat przez 2, P przez Rho i minus U. I ponieważ różniczka jest równa 0, to wyrażenie pod różniczką musi być stałe i uzyskujemy takie równanie. Dla siły ciężkości, która zazwyczaj jest tą jedyną siłą masową rozpatrywaną, podstawiamy potencjał grawitacyjny minus GZ i otrzymujemy równanie Bernoulliego dla cieczy nielekkiej. Dla gazów jest troszkę inaczej, ponieważ Rho nie jest stała, gęstość nie jest stała i nie możemy z gęstością wejść pod znak różniczki. Jeśli będziemy rozważali układ adiabatyczny, izolowany od otoczenia, to możemy napisać, że przyrost ciśnienia przez gęstość to jest przyrost entalpii, tak mówi termodynamika. Przypominam, czym jest entalpia, to jest iloczyn ciepła właściwego przedstawi ciśnieniu razy temperatura. Czyli zamiast tego członu dp przez rho możemy podstawić różniczkę entalpii i uzyskujemy wzór dla gazu, który opisuje zasadę zachowania energii dla gazu. Najczęściej człon GZ jest pomijany, ponieważ z powodu małej gęstości energia potencjalna jest bardzo mała dla gazu. Zmiany energii potencjalnej są małe i dostają tylko dwa człony, które odpowiadają energii kinetycznej i entalpii. Czyli postać ta tutaj zapisana to jest równanie Bernoulliego dla płynów, a dla cieczy mamy taką postać, dla gazów mamy taką postać. Najważniejsze, co musimy zapamiętać, to to, że to równanie Bernoulliego jest. Równanie Bernoulliego dla cieczy jest. Obowiązuje tylko dla przepływu ustalonego i ponieważ mnożone było przez ds, czyli element toru w przepływie ustalonym, element tor pokrywa się z linią prądu, to równanie Bernoulliego obowiązuje na linii prądu i można je wykorzystywać dla cieczy nielekkich. Tą postać równania Bernoulliego można często spotkać w literaturze. Ja dużo bardziej wolę tę postać, w której mnożymy obie strony równania przez gęstość. Ponieważ gęstość jest stała, to dalej po prawej stronie mamy konstans, a tutaj mamy takie trzy człony. Dlaczego lubię tą postać? Dlatego, że w tej postaci widać, o czym mówi równanie Bernoulliego, że to jest zasada zachowania energii. Jak popatrzymy sobie na jednostkę wszystkich tych trzech członów, to porównując ją możemy zobaczyć, że ta strona ma jednostkę Pascala. Jeśli Pascal sobie rozpiszemy, pamiętają Państwo na pewno, że Pascal to jest Newton na metr kwadratowy. Jeśli pomnożymy licznik i mianownik przez metr, to w liczniku uzyskamy Newton razy metr, czyli jednostkę energii, a w mianowniku metry sześcienne. I na
ciśnienie możemy patrzeć jako ilość energii w dżulach zgromadzonej w 1 metrze sześciennym cieczy, płynu. Czyli równanie to mówi nam o tym, że gęstość energii, bo wszystko ma jednostkę dżula na metr sześcienny, gęstość energii mechanicznej w cieczy jest stała. Pierwszy człon odpowiada energii kinetycznej. Energia kinetyczna pewnego ciała to jest masa razy V kwadrat przez 2. Jeśli podzielimy to przez objętość, dostaniemy rho V kwadrat przez 2, czyli gęstość energii kinetycznej w dżulach na metr sześcienny. A tutaj w ostatnim członie dostaniemy gęstość energii potencjalnej. No i oczywiście jeszcze zostaje ciśnienie, które mówi o gęstości energii zawartej w ciśnieniu, ponieważ ciśnienie może zostać wykorzystane do wykonania pewnej pracy, czyli można z tej energii ciśnienia odzyskać pracę. W równaniu Bernoulliego występuje jako drugi tutaj człon ciśnienia. Musimy wiedzieć, jakie ciśnienie tam się pojawia, jakie ciśnienie tam wstawić. Ponieważ okazuje się, że ciśnienie w różny sposób mierzone może dawać różne wartości. Więc co trzeba podstawić za ciśnienie P? Trzeba tam wstawić coś, co się nazywa ciśnieniem statycznym. Czyli ciśnieniem, jaki zmierzyłby obserwator, gdyby poruszał się razem z płynem. Płyn się porusza, miernik porusza się razem z płynem i mierzymy ciśnienie. I to jest właśnie ciśnienie statyczne. Pierwszy człon bardzo często jest nazywany ciśnieniem dynamicznym, ponieważ jak za chwilę się okaże, pewne przyrządy odpowiednio ustawione mogą je uwzględnić w wyniku, czyli ten człon wpływa na mierzone ciśnienie. I to ciśnienie nazywamy ciśnieniem dynamicznym, jako że jest związane z dynamiką, z ruchem. A sumę tych dwóch ciśnień, czyli ciśnienia statycznego i dynamicznego, nazywamy ciśnieniem całkowitym. Wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej. Weźmy równanie Bernoulliego, zapiszmy dla takiego przypadku, w którym płyn, ciecz płynie z lewej strony w kierunku prawej strony i natrafia na jakąś przeszkodę. Ponieważ równanie Bernoulliego obowiązuje na linii prądu, wybieramy sobie linię prądu, wybieramy ją jako tą linię. Tu mamy pierwszy punkt, tu mamy drugi punkt tej linii, ten drugi punkt znajduje się już na powierzchni tego ciała. Wszystkie pozostałe linie prądu omijają nasze ciało, to jest jedyna linia prądu, która trafia dokładnie w ciało. Napiszemy równanie, skorzystamy z równania Bernoulliego, napiszemy zasadę zachowania energii dla tego przypadku. W punkcie pierwszym suma wszystkich trzech członów energii jest zapisana z lewej strony, a z prawej strony mamy sumę wszystkich energii dla punktu drugiego. Ponieważ wysokość H1 i H2 jest taka sama, zakładamy, że ta linia prądu jest pozioma, zredukują nam się te człony i dla punktu drugiego płyn musi wyhamować, ponieważ dalej się nie może poruszać. Tam prędkość na ściance jest równa 0 i prędkość V2 też podstawiamy jako 0. Z tego wychodzi nam takie równanie, czyli ciśnienie, które zmierzylibyśmy w punkcie drugim, jest równe ciśnieniu statycznemu, które panuje w punkcie pierwszym, plus ciśnieniu dynamicznemu, plus ciśnienie dynamiczne w punkcie pierwszym, czyli ciśnienie w punkcie P2 odpowiada ciśnieniu całkowitemu w punkcie P1. Taki przyrząd zmierzyłby ciśnienie całkowite. Ciśnienie statyczne w punkcie drugim jest ciśnieniem sumą ciśnienia statycznego i dynamicznego w punkcie pierwszym, czyli ciśnieniem całkowitym w przekroju pierwszym. Taki przyrząd by to zmierzył.
I taki przyrząd stosuje się do pomiarów ciśnienia. Tutaj na rysunku mają Państwo przedstawioną sondę ciśnienia całkowitego, inaczej sondę rurkę Pitota. To jest po prostu zwykła rurka pusta w środku, która jest zagięta pod kątem prostym i podłączona do manometru. Ustawia się ją tak, żeby płyn płynął w kierunku prostopadłym do powierzchni wlotowej naszej rurki. Wtedy w tym na wlocie panuje ciśnienie całkowite, czyli sonda Pitota mierzy ciśnienie całkowite i spiętrzenie, które tutaj się pojawi, jest miarą ciśnienia całkowitego. Oczywiście sonda musi być ustawiona w odpowiedni sposób. Musi być ustawiona, ten fragment rurki musi być równoległy do prędkości. Nieczułość takiej sondy na, czyli poprawny pomiar wykonany taką sondą będzie wtedy, kiedy kąt odchylenia nie będzie większy niż 5 stopni od kierunku przepływu. Można tą dokładność zwiększyć przez wyfrezowanie takie stożkowe wejścia. Wtedy, jeśli zrobimy to z kątem 30 do 40 stopni, kąt ustawienia musi być z dokładnością do 20 stopni. To już jest dużo. Duży dosyć zakres tolerancji na kąt ustawienia. W przypadku tulei, którą zakłada się na wlot sondy Pitota, odpowiednio oczywiście przygotowanej, można zwiększyć nieczułość tej sondy do 40 stopni. Bardzo często używane są sondy troszkę innego rodzaju. Nie zagięta rurka pod kątem 90 stopni, tylko rurka ucięta, zamknięta z zamkniętym końcem, a otwór wywiercony jest z boku rurki. W takim przypadku na linii prądu, która tutaj się kończy, także będzie panowało tu na końcu ciśnienie całkowite i taka sonda zmierzy ciśnienie całkowite, a łatwiej taką sondę umieścić w różnego rodzaju urządzeniach. Jeśli mamy otwór w obudowie, to gdybyśmy chcieli wsadzić taką sondę zakrzywioną, to musielibyśmy to zrobić od środka. Nie da się od tej strony zagiętej rurki włożyć. A w przypadku sondy tego typu jest to jak najbardziej możliwe, więc też się je wykorzystuje. Tolerancja na ustawienie też 5% w przypadku stożkowego wlotu. Tolerancja może być zwiększona do 30%. Z takimi sondami będą Państwo mieli do czynienia na laboratorium mechaniki płynów. A teraz przejdziemy do omówienia kolejnej sondy, do sondy ciśnienia statycznego. Ponieważ, żeby zmierzyć ciśnienie statyczne, z definicji powinniśmy poruszać się razem z płynem, a raczej ciężko jest poruszać się z przyrządem pomiarowym wewnątrz jakiegoś kanału, w którym chcielibyśmy zmierzyć ciśnienie statyczne, więc trzeba troszkę oszukać. Trzeba wyeliminować wpływ prędkości na pomiar ciśnienia, czyli nie można wyhamować płynu, którego chcemy zmierzyć ciśnienie. Jeśli weźmiemy rurkę zagiętą pod kątem 90 stopni i zamkniemy jej przód takim opływowym końcem, a otwory nawiercimy z boku rurki, to płyn płynący wzdłuż tej części rurki nie będzie wyhamywał. Jak nie będzie wyhamywał, to jego ciśnienie nie będzie dążyło do ciśnienia całkowitego, tylko na wysokości otworków tutaj będzie panowało ciśnienie statyczne i tylko to ciśnienie statyczne będzie działało w kierunku do wnętrza rurki, więc taka sonda zmierzy ciśnienie statyczne. Ciśnienie statyczne w kanale można jeszcze zmierzyć w trochę inny sposób, ale trzeba powiedzieć, że jeśli płyn płynie wzdłuż kanału, ma tylko jedną składową prędkości wzdłuż ścianek kanału, to w poprzek ścianek kanału, w poprzek przekroju kanału ciśnienie się nie zmienia. Było to już zakładane przy przepływie Hagena Poiseya, tam wytłumaczyłem, dlaczego tak jest. Więc skoro ciśnienie statyczne w kanale nie zmienia się przy przepływie na wprost, to mierząc ciśnienie statyczne na ściance,
Jest ono miarą ciśnienia statycznego. Jest on dokładnie równy ciśnieniu statycznemu w całym przekroju. Więc jeśli umieścimy sondę ciśnienia całkowitego w punkcie i w tym punkcie chcielibyśmy poznać wartość ciśnienia statycznego, wystarczy poniżej zrobić otwór, tak zwany otwór piezometryczny, otwór impulsowy i możemy zmierzyć wartość ciśnienia statycznego, gdyż płyn przepływając nad takim otworem nie będzie wyhamowywał i w otworze będzie panowało ciśnienie statyczne. Z różnicy ciśnienia całkowitego i statycznego możemy wyliczyć sobie ciśnienie dynamiczne, które będzie równe rho v kwadrat przez 2 i znając gęstość płynu możemy sobie bez problemu wyliczyć prędkość. Taki zestaw sond, gdzie mierzymy ciśnienie całkowite i statyczne, umożliwia pomiar prędkości cieczy płynącej w kanale. Pomiar także możemy wykonać za pomocą innej sondy, sondy Prandtla. To jest sonda podwójna, to jest złożenie dwóch sond, sondy ciśnienia statycznego i sondy Pitota. Sonda Pitota jest umieszczona w środku. Na zewnątrz jest to nadbudowane drugą rurką, zamkniętą z przodu, z otworkami z boku i osobnym wyprowadzeniem ciśnienia. I w takim przypadku mamy dwa wyjścia. W jednym panuje ciśnienie statyczne, w drugim całkowite. I mierząc ciśnienie w jednym z otworków możemy zmierzyć ciśnienie statyczne, w drugim możemy ciśnienie całkowite, a jeśli podłączymy do manometru i zmierzymy różnicę tych dwóch ciśnień, otrzymamy od razu ciśnienie dynamiczne, znając ciśnienie dynamiczne jako oczywiście zrównanie manometrycznego, gęstość cieczy manometrycznej razy G razy spiętrzenie dynamiczne, czyli ta różnica poziomów, możemy przyrównać to do ciśnienia dynamicznego i z tego wyprowadzić wzór na prędkość płynu w kanale. Czyli znając tylko gęstość cieczy manometrycznej i gęstość płynu, mierząc spiętrzenie manometru różnicy ciśnień z sondy Prandtla, możemy wyliczyć bezpośrednio prędkość płynu. Kolejny przykład na równanie Bernoulliego, czyli kryza. Kryza jest przyrządem do pomiaru strumienia objętości czy strumienia masy. Jej działanie polega na zwężeniu przepływu w kanale i pomiarze ciśnienia przed i za zwężeniem. Tutaj mamy akurat kryzę ostrokrawędziową, to jest tarcza włożona w kanał z wywierconym otworem o średnicy mniejszej niż średnica kanału. Jak się będzie zachowywał płyn? Ponieważ mamy tutaj zwężenie przepływu, płyn płynący na tej linii prądu w osi kanału będzie się zachowywał tak jak tutaj jest narysowane na wykresie, dokładnie ciśnienie będzie się zachowywał w ten sposób, że w momencie kiedy płyn przyspiesza, on przyspiesza z powodu zwężenia aż do momentu osiągnięcia najmniejszej średnicy, która będzie się znajdowała już za średnicą tej przegrody, ponieważ w ten sposób się będą układały linie prądu, czyli ciśnienie będzie spadało, ponieważ prędkość rośnie, czyli rho v kwadrat rośnie, energia kinetyczna rośnie, energia potencjalna się nie zmienia, więc musi maleć ciśnienie, osiąga tu minimalną wartość, czyli prędkość jest w tym miejscu maksymalna, potem płyn znowu wyhamowuje, jego ciśnienie rośnie, tylko w rzeczywistości nie urośnie już do tego rzeczywistego, do pierwszego poziomu, który był przed kryzą, ponieważ wystąpią straty energii. Tutaj będą powstawały wiry, a wiry zawsze będą mówiły, że z powodu lepkości występują straty energii. I tutaj już mamy pierwszy przykład na to, że równanie Bernoulliego nie do końca będzie działało. Oczywiście to było równanie wyprowadzone dla przepływu płynu nielepkiego. Jeśli lepkość w jakimś miejscu się przepływu ujawni, wiadomo, że trzeba będzie ją uwzględnić, ponieważ równanie Bernoulliego w tej postaci nie będzie dawało pełnego
obrazu. Skorzystajmy sobie z równania Bernoulliego, tak dla przykładu, żeby policzyć prędkość wypływającej cieczy przez mały otwór z dużego zbiornika. Mamy duży zbiornik, w którym znajduje się mały otwór. Oczywiście on jest na tyle mały, że znaczy, narysowany jest trochę duży, żeby był widoczny, ale jest mały w porównaniu z powierzchnią cieczy w zbiorniku. Wykorzystamy równanie Bernoulliego, które obowiązuje na linii prądu. Musimy sobie narysować jakąś linię prądu, czyli robimy stop klatkę i pokazujemy, jak ustawione są wektory prędkości i łączymy je, można powiedzieć, tak szeregowo, czyli te wektory prędkości w jakiś sposób mniej więcej taki się będą tutaj układały. Łącząc je ze sobą mamy linię prądu. Pierwszy przekrój nas interesujący to jest przekrój na powierzchni. Tutaj wstawiamy jedyneczki, a drugi przekrój nas interesujący na linii prądu to oznaczamy dwójeczkami i zapisujemy zasadę zachowania energii. Z jedyneczkami energia musi się równać tej w drugim przekroju z dwójeczkami. Co można zauważyć? Przede wszystkim, a zawsze jak omawiamy problem, w którym zbiornik będzie duży w porównaniu z otworem, można założyć, że prędkość opadania powierzchni swobodnej będzie na tyle mała, że jest ona pomijalna. Ponieważ jeszcze prędkości mamy z kwadratem w równaniu Bernoulliego, więc ponieważ ta energia jest bardzo duża, to ta energia będzie bardzo mała. Możemy założyć, że prędkość opadania powierzchni swobodnej jest mała. W każdych zadaniach, które będą Państwo robili na ćwiczeniach, jeśli będzie napisane, że zbiornik jest duży albo że otwór jest mały w porównaniu z powierzchnią, można założyć, że prędkość powierzchni jest równa 0. Ciśnienie na powierzchni swobodnej jest równe ciśnieniu barometrycznemu, ciśnieniu otoczenia. Wysokość jest równa h względem poziomu otworu. Ciśnienie na wylocie, tu na wylocie, jest też równe ciśnieniu atmosferycznemu, tak mówi doświadczenie, tam już jest strumień swobodny, w strumieniu swobodnym zawsze ciśnienie jest równe ciśnieniu otoczenia, a wysokość względem tego poziomu jest oczywiście 0. Podstawiamy te wszystkie rzeczy do równania Bernoulliego i uzyskujemy takie równanie, jeszcze PB się skróci, podzielimy przez gęstość i wychodzi nam wzór na prędkość wypływu otworu, cieczy przez mały otwór. Przede wszystkim to jest prędkość, która wynikała z równania Bernoulliego dla cieczy nielepkiej, czyli tylko dla cieczy nielepkiej będzie prawdziwa. Po drugie, ten wzór w fizyce, już kiedyś może Państwo się z nim spotkali, powinni się Państwo z nim spotkać, bo tak samo wygląda wzór na prędkość przy spadku swobodnym z wysokości h. W przypadku spadku swobodnego energia wysokości mgh zamienia się na energię kinetyczną mv kwadrat przez 2. W tym przypadku mamy energię potencjalną tutaj, gęstość energii potencjalnej ρ gh, gęstość energii kinetycznej ρ v kwadrat przez 2 i dokładnie tą samą zależność, ten wzór mamy na prędkość. Prędkość ta nazywa się prędkością Torricellego i określa teoretyczną prędkość wypływu przez taki mały otwór dla płynu nielepkiego. Oczywiście, kiedy mamy do czynienia z przepływem lepkim, sprawa wygląda troszkę inaczej. Z powodu zjawiska, które się nazywa kontrakcją, linie prądu układają się w ten sposób, jak tutaj jest pokazany. Ten płyn nie wypływa po prostu sobie do dołu, prosto. I prędkość teoretyczna, prędkość Torricellego, którą byśmy wyliczyli z tego wzoru, który był na poprzednim slajdzie, nie jest osiągana. Prędkość z powodu lepkości i zwężenia tutaj tego przepływu jest mniejsza, rzeczywista. I rzeczywistą prędkość możemy wyliczyć z prędkości teoretycznej, mnożąc ją przez pewien współczynnik, który się nazywa współczynnikiem prędkości. Dla wody ten współczynnik jest równy tak 0,96, 0,99. W
W praktyce inżynierskiej przyjmuje się najczęściej wartość 0,98, czyli prędkość wypływu z otworu, małego otworu ostrokrawędziowego jest o 2% niższa niż prędkość wynikająca z teorii. Ale to nie wszystko. Ponieważ z powodu kontrakcji płyn nie wypływa z otworu całą szerokością po prostu na dół, tylko z powodu kontrakcji strumień cieczy jest zwężony, to gdybyśmy chcieli policzyć strumień masy czy strumień objętości płynu wypływającego z takiego otworu, okaże się, że nie możemy wziąć pola przekroju otworu jako pola przekroju strumienia cieczy. Z tego powodu przekrój rzeczywisty przyjmujemy, że jest mniejszy i od przekroju tego teoretycznego, czyli od przekroju otworu, i współczynnik, który stoi w tym wzorze, nazywamy współczynnikiem zwężenia czy współczynnikiem kontrakcji, i on już jest znacznie mniejszy niż współczynnik prędkości. Jego wartość dla wody to jest około 0,61-0,64, czyli widzimy, że tu już jest prawie 40% mniejsza powierzchnia strumienia niż powierzchnia otworu. Całkowity strumień objętości, gdybyśmy chcieli policzyć, musielibyśmy policzyć iloczyn prędkości i pola przekroju. Współczynniki alfa i kappa by się wymnożyły i otrzymalibyśmy taką zależność na pomiędzy rzeczywistym strumieniem objętości a strumieniem teoretycznym. I iloczyn tych współczynników, czyli współczynnika prędkości i współczynnika kontrakcji, nazywany jest współczynnikiem wypływu, współczynnikiem wydatku. I dla małych otworów w przypadku wody ten współczynnik jest około 60%, czyli 0,59 do 0,63, czyli ilość wody wypływającej przez mały otwór w dnie będzie 40% mniejsza niż wynikałoby to z obliczeń dla przepływu nielepkiego. Oczywiście to wszystko zależy od rodzaju wylotu. Jeśli byśmy w różny sposób uformowali wylot, ten współczynnik moglibyśmy dość znacznie zmieniać. Dla przykładu, jeśli przedłużymy sobie tak mniej więcej o półtorej średnicy wylot, ten współczynnik zwiększy się do 0,82. Jeśli przedłużymy to w drugą stronę, będziemy mieli zmniejszenie tego współczynnika wypływu 0,51. W przypadku zaokrąglenia mniej więcej promieniem otworu krawędzi możemy uzyskać prawie współczynnik 0,99. Oczywiście, jeśli za mocno zetniemy krawędzie, możemy pogorszyć sprawę, ale robiąc wylot w kształcie takiego dyfuzora kanału rozszerzającego się w tym dla cieczy, w tym przypadku możemy osiągnąć współczynnik wypływu nawet 20% niż dla płynu nielepkiego, czyli współczynnik może być równy 1,2, czyli praktycznie dwa razy większy niż wypływ przez zwykły otwór krawędziowy. Widzimy z tego i z poprzednich troszkę rozważań dla kryzy, że lepkość znacznie może nam zmodyfikować przepływ, i zasada zachowania energii dla płynu lepkiego musiałaby uwzględniać działanie lepkości. Dlatego na następnym wykładzie powiemy sobie na temat tego, w jaki sposób to uwzględnić, ale najpierw będziemy musieli porozmawiać na temat przepływów laminarnych i turbulentnych, ponieważ bardzo dużo będzie zależało od tego właśnie, czy przepływ będzie laminarny, czy turbulentny, i w troszkę inny sposób, z innymi współczynnikami, trzeba będzie uwzględniać
straty, które wynikają z lepkości w równaniu Bernoulliego. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego wykładu.